No cześć, no i czołem. Właśnie tak se poradziłem z ustawieniem kamery. Z rosołem. Co wam powiem? Spedytory trochę niezadowolone dzisiaj. Zacząłem pracę o 3:30. No i tak ustawiły te spedytory nasze robotę, że 18:19 bym skończył przy tym, co oni tam ustalili. Miałem robić Castle Donington, a się okazało, że jak przyjechałem rano z Kent, nieważne gdzie byłem gdzieś tam pod Londynem. No i wróciłem, miałem zrobić Castle Donington, no i na tyle by mi godzin wystarczyło pracy. No a tu coś pozmieniał i przyjechałem do Portsmouth. I tutaj pozdrawiam kolegów, których spotkałem w Portsmouth. No i z Portsmouth miałem zabrać kontener, który mam, i zawieźć go do Tonbridge, jakoś tak. No i ja już mu mówię, słuchaj, Rychu Ochucki, no nie nada, malczyk, no nie nada, mówię, no przecież mówię, 13 godzin mam, już wszystkie 15 wyrobiłem, no nie da tak się, panie. No i on mówi, że nie, no on mówi, że nie wie, co zrobić, no i on, ja mówię, jak nie wiesz, co zrobić? Ja mówię, no to zamienię się z jakimś kierowcą, który wraca gdzieś tam, niech on mi da kontener na Southampton, a ja mu dam, niech on tam jedzie taki, kto ma więcej czasu. No i jakby tak się stanie, jadę na Cobham Service na M25 między zjazdką 9 a 10. Dostałem telefon do kierowcy, zadzwoniłem i tam będziemy się zamieniać, będę tam za jakieś 40 minut. Akurat tak na styk, no. Nie lubię tak na styku pracować, no ale zrobię im przysługę i dojadę tam, niech zabiorą już ten kontener i dostarczą go do klienta. Miałem poruszyć jakiś temat, ale powiem wam, że poruszę go, jak sobie już kupię kamerę. Jadę oglądać dwie kamery na weekendzie. Gadałem z kolegą Patrykiem i mówił, że może by obejrzeć Sony Action. Jadę oglądać, jest w moich okolicach Sony Action i dwie kamery GoPro. Koniec końców zdecydowałem się kupić kamerę używaną, jeżeli będzie to GoPro, będzie używana, bo trafiła się z fajnym sprzętem. Zobaczymy. Nie powiedziane, że kupię, ale bo te pieniądze muszą być mądrze zainwestowane, a nie żeby kupić jakieś gówno. Miałem poruszyć kilka tematów, ale to też nie dzisiaj. Jedynym może takim tematem, no, który poruszę, to jest właśnie, że dużo pytań jest, jak się, czy coś w ogóle kiedykolwiek, czy coś się zmieniło po tym, jak jest Brexit, podejście ludzi tutaj oraz firm do polskich kierowców. Słuchajcie, ja jakoś bardzo tego nie odczułem. Jedynie co zauważyłem, to na forach dla kierowców widziałem, jedna pani, taka Polka, jeden z kolegów kierowców zamieścił pytanie: witam kolegów z forum, czy możecie polecić pracę w takim i takim rejonie. Również pani też napisała, a tam kierowcy angielscy z grubej rury, wypierdalać do Polski, tam macie pełno pracy, nie zabierajcie nam naszej pracy. Ja mówię, aha, już się zaczyna. Do czego zmierzam? No, jest zapotrzebowanie na kierowców. Słuchajcie, w jednej z większych firm, których pracuje moich kilku kolegów, nie będę tu mówił, jaka to firma jest, ale powiem wam, co się stało. Od razu pozdrawiam tych kolegów i pozdrawiam serdecznie kolegę, który bardzo długo szukał schowka w telefonie. To jest tylko dla wtajemniczonych. On będzie wiedział, o co chodzi, jeżeli będzie oglądał to wideo oczywiście. No, między innymi była taka sytuacja. 5 tygodni temu w ich firmie zatrudnił się kierowca
angielski. Angielski kierowca, który był na trampingu. Tramping, czyli nocowanie w kabinie, prawda? I już na samym początku zaczął stawiać ostre warunki, że on przed szóstą nie wstaje. No i nie mówimy ok. Próbowali mu tak układać jakoś robotę, no udawało się, no była tam kilka sytuacji, gdzie miał wstać rano, no nie wstał, no i ostatnio była sytuacja taka, że zadzwonili do niego, bo skończyli go o 15.30 i zapytali go, czy może zrobić taką i taką robotę, ale trzeba wstać o 4.30. On powiedział, tak, zrobię tą robotę. I na 7 rano miał być. Dzwonią o 7 rano do niego i pytają gostka, no Rysiu, gdzie ty jesteś? No jak gdzie? No w kabinie, kawę piję. No ale jak to, miałeś być na rozładunku na 7. No ale przecież ja tobie powiedziałem, że ja nie wstaję przed 6. No ale powiedziałeś, że zrobisz tą robotę, prawda? No prawda, no zrobię, ale powiedziałem, że nie wstaję przed 6. No i troszkę się wkurwili się po prostu, no to jak to można inaczej powiedzieć, no i powiedzieli, dobra, zrób tą robotę i będziemy cię ściągać do bazy. No i on znowu do nich zadzwonił, mówi, ściągacie mnie do bazy, a dlaczego? Zwalniacie mnie? No, nie będziemy kontynuować dalszej współpracy, ponieważ to i to i to, no. A mówi, a ja to wszystko nagrywam. Oskarżę was o zniesławienie, czy coś takiego powiedział, że zwalniają go za pracę, którą dobrze wykonywał, a że nie wstawał rano. No i słuchajcie, nie będę już opowiadał dalej tej historii, bo tam jeszcze historia była dalej, prawda? Ale koniec końców, wczoraj się z nim jakby rozstali. No i słuchajcie, dziwicie się, że brakuje kierowców, jak oni w taki sposób podchodzą? Ja się nie dziwię, jakbyśmy my z tego kraju wyjechali, oni by mogli sobie wykopać mogliby sobie wielki dół, mogliby sami się w nim zakopać i czekać, no, aż przyjdzie koniec, no taka jest prawda. I jeden z drugim wyzywa, nie mówię, że polskich, europejskich kierowców wyzywają na tym właśnie forum, żeby wypierdalali do swojego kraju, bo my im pracę zabieramy. My im nie zabieramy pracy, tylko robimy im przysługę, prawda? My robimy im przysługę, dlatego że jeździmy i koniec końców wstajemy o tej czwartej, czy tam trzeciej czasami rano. Ja też wstaję 3:30, nie codziennie, ale jeżeli potrzebują, no to wiecie, jak współpraca się układa, no to kurczę, dlaczego nie? Jakbym widział, że próbują zrobić mnie bez masła, no, tak od tyłu tam, no to wiecie, no. Nie dałbym sobie, no ale że jakoś tak fajnie roboty są układane i nie próbują naginać, no to okej, no. No i myślę, że na razie tym akcentem zakończę ten odcinek. Widzimy się. Niebawem się zobaczymy. Trzymajcie się ciepło. Jest dzisiaj ciepło, 17 stopni. Daj, zretardujemy go, dawaj tutaj. O, będzie wył na dyszce. Dobra, trzymajcie się. Widzimy się. Na trasie się widzimy.